Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Scorpio, to jest już kolejny odcinek z Grand Theft Auto 4. Skończyliśmy przy takiej misji, gdzie musieliśmy pojechać do kafejki internetowej. Się bezpośrednio... nie wiem co ja zrobiłem, ale wali mnie to. Wsiadamy i jedziemy do pana Faustina moim pięknym pojazdem. Czyż nie? Czyż nie jest piękny? Zaraz podgłośnię sobie jeszcze troszeczkę. O, starczy. Teraz trzeba jechać ostrożnie. Nie zapomniałem stopera włączyć. Kurde, ale jaja były przy nagrywaniu z Saints Row'a z Terminatorem. Kurde, tak się nam bugowało wszystko, że musieliśmy kilka razy robić cięcia, dwa razy musieliśmy od nowa nagrywać. Suwaj się pani, czy tam panie. No i kurczę, niestety tylko jeden odcinek nam się udało nagrać, bo kurczę, drugi się tak kurczę bugował, sorki za to słowo, że się powtarzam, ale po prostu jestem trochę wściekły. Ale postaram się tą wściekłość okazać grając w GTA 4. Przepraszam, jeżeli... O, ale ładnie zaparkowałem. Czyż nie? Bardzo fajnie. No to jedziemy z kolejną misją. Smutne love story. Chyba nie w porę tu przyszedłem. O kurde. Kurde. Never mind. Żebym ja cię tylko nie ukrzyżował. Powinienem cię za to zabić, za skrzywdzenie kobiety, którą tak potraktowałeś. Jesteś niedobry. Now it's always something. Skrzycie, stary. Always something. Yes. You want a drink? No, thank you. Well, nie. Ja nie piję. Ja. Ekstra. Co ty robisz? Ciebie już pogięło kompletnie. What? Mr. Faustin? No! Fucking angry. Yeah. Sorry to hear that. Let me ask you something. You know her? No. Kurde. Good. Because if you did, I'd fucking kill you. Serio? Ja bym cię zabił. Uwierz. She's my daughter. I bring her. I spoil her rotten. Raise her well. Ona co? Look at this. Look. Look what I've given her. Yeah. Yeah. She's very lucky to have such a loving father. She is. She's an out of control bitch. Yeah. Because of you. You pathetic mess. Cool. I don't accept my daughter turning into a whore. Nico. Dobra, jedziemy po laskę. Takie jest nasze dzisiejsze zadanie. No to jeszcze się musi nawdychać. Kurde, krzywdzi swoją żonę. Nas traktuje jak śmieci. To niepodobne do niego, ale okej. Taki właśnie nasz Dimitri jest. Znaczy nie. Dimitri? Kurczę, nie, to nie Dimitri. Faustin. Mikhail Faustin. Dobra. Jedziemy po córkę Mikhaila. O, ciule. Ale żem pojechał. Nie wiem, może teraz już nie będzie mnie tak lagować, jak to miało sytuację w poprzednim odcinku. O, kurde. Sorry. Bardzo przepraszam. Jedziemy po córeczkę Mikhaila. Kurde. Dość niekomfortowa sytuacja. Dobra.
Zakręcamy delikatnie. A to tutaj, tu gdzie byłem z tą Michelle na kręglach. Miło. Ładna dupa. Taka w miarę. Get away from Mr. Faustin's daughter. Fuck you! This ain't Russia, and we ain't communists. Tell my father I can see whoever I like. I'm gonna get the brothers, and we're gonna kick your fucking ass. Chcesz? Chcesz pranie mózgu? Kurde, no to ma teraz ostre kłopoty. Dobra, wsiadamy i gonimy motocyklistę. Fajnie. Zarąbiście. Mam... Jak mam go zabić? Boję się, że zaraz coś w dupce. I nie będzie fajnie. Dobra, tam ucieka nasz sukin syn. Kurde, ale mi się już oddalił. Kurde. Teraz muszę się tak rozpędzić, żeby go tylko dogonić i zestrzelić. O kurde, o kurde. Ło w mordę. Nie, no ten koleś to naprawdę jest niezły. A ja będę lepszy. A tam teraz sobie skręcił. Dobra, dobra. Nie, bo marnuje tylko ammo. A ja chcę go naprawdę porządnie zabić. No jasne, jasne. Co jeszcze może? Frytki do tego. Kurde, znalazł się kozak z Bożej łaski. Teraz go spiorę. I nie będzie miał tu co do gadania. Kurde! Nie odwalę się, bingo! O kurde, Kurde, nie przesadzaj, Niko. Nie jesteśmy w Las Vegas, żebyśmy jeździli na jednym kole. Dobra. Oho. Kurde, no to mamy naprawdę ostro przestranę. Dobra. Teraz to trzeba nawalać bez przerwy. O, jeden padł. Dobra. Teraz to będzie strzelanina. Fuck! Co ty porabiasz? Ruski ty. Dobra. Kurde, ze strzelb. Oni już kompletnie postradali zmysły. Dobra. Sadź w nich strzałami. Dobra. Dobra, jeszcze oni. Pięknie, ostatni. Ostatnia pinda. Tam jeszcze trzeba ich powybijać. Ja to sobie ich przeszukam. Dawać moje ammo. Kto tu jeszcze mówi? Kto tu jeszcze chce oberwać? Padać, picze. Kurde, nie będzie tu ze mną zadzierał. Co? Dobra. Trzeba jeszcze po tych durni pojechać. O, mamy ammo trochę do Uzi. Ostatniego trzeba pojechać. Push me! Push me! Stay down! Pięknie! Oh yeah! Tak jest! Teraz mamy Crossa! Marzyłem zawsze o Crossie, a nie sądziłem, że aż w taki sposób go dostanę. Przyciszę trochę. Nie ma za co. Jedziemy do Faustina po kolejną misję. Ale nie no, zarąbiście. Teraz jedziemy sobie na motorze. W końcu mamy okazję. Kurde, opona się przebiła.
Cholera! O kurde, ale wypadek! O kurde. No to nabawiłem się wstrząsu mózgu. Plus nie wiem co tam jeszcze. Ale mój cross się jeszcze ma... Nie, to jest Harley bardziej, nie cross. Ale kurde, teraz jestem w niekomfortowej sytuacji, bo mam przebitą oponę. Z przebitą oponą mi się nie będzie tak fajnie jeździło. Kurde. O cholera. Nie, ja nie chcę ja nie chcę się z tym crossem rozstawać. Jest taki fajny. Ale niestety opona. Musiałbym jechać do naprawy z tym crossem. I chyba tak też zrobię. Kurde. O, rampa, rampa. Ciul! O kurde. No to teraz takie zrobię ciul w historii mojego kurcze rajdu crossowego. Nie, nie, nie dojadę tam. No. Pięknie. Fail. Niewystarczająco. Aha. Miło, miło. Jakim cudem, żem tam wjechał? No to teraz stąd nie wyjadę. O Boże, czekaj, czekaj, ja to jeszcze sobie pokombinuję. No jakoś należałoby mi się stąd wydostać. Ja pieprzę, kurde, Niko, serio? Czekaj. Jak się jednym kołem jechało? O, 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 dobra. Dobra. O, 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 dobrze, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Kurde. O, jest. Dobra, wiecie co, ja zrobię cięcie. Dobra, jestem już, niestety, kurczę, nabawiłem się śmierci. Dlatego muszę teraz ukraść się bezpośrednio jakiś pojazd, byle jaki. Dobra. Dzięki za pojazd. Teraz możemy jechać. Sorki za ten niefajny incydent, ale myślałem, że jakoś z tego wyjdę. Z moim crossem. A tak to teraz nie mam crossa. Mam teraz tylko jakiegoś grubasa. Cholera jasna. Nie. Co ja zrobiłem wtedy? Wow! Kurde. Spokojnie, spokojnie. Nie wiem, czy jeszcze dojadę na tą misję żywy, ale postaram się. O, same gliny tu są. Pieprze was. Mogę sobie jechać jak chcę. O, Roman. Dobra. Pamiętaj, Niko, jeśli potrzebujesz kasy, zawsze możesz pracować dla swojego ulubionego kuzyna. No dobra, fajnie. Dobra. Aha, czyli możemy teraz pracować dla Romana. No to w sumie możemy jeszcze wykonać jakąś misję dla Romana. Roman, Roman, Roman. Praca. O, może coś zrobimy przy okazji. Hey Roman, how about I drive someone for you? Niko! Oh. Cousin, I was hoping that you would start to help me. Come collect the car from the depot. You need to pick them up enough next to the box. They need to get to start. Dobra. Dobra, jedziemy. Teraz trzeba wsiąść do samochodu Romana. A zanim ja tam wsiądę, to muszę dojechać. Trochę to potrwa. Nie, zrobię sobie jedną taką misję od Romana, żeby wiecie, czas z tym zająć. I spokojnie to zrobimy, jak należy. I potem jeszcze jedną misję najwyżej zrobimy, jeżeli nie będzie trwała tak długo, jak była ta z tym motocyklistą. A naprawdę, to była epicka misja. Jedna z których mi się naprawdę bardzo podobała. Dobra, jesteśmy na miejscu. Au, 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 au.
Dobra, Roman, spokojnie. Spokojnie, Roman. Biegnij po taksówkę. Trzeba kogoś... Aha, spoko. To ty, Roman? Tak, to Roman. Na pewno Roman? Nie, to nie był Roman. Lol. Dobra. Jedziemy po tych ludzi z Outlook. Spokojnie. To trzeba wykonać, bo żeśmy ostatnio taką pracę zawalili. Dobra, jesteśmy na miejscu. Pięknie, mamy naszego klienta. A teraz zapłać. Steinway. Pięknie, jedziemy. Teraz trzeba się starać jechać profesjonalnie. Czyli bez takich, wiecie, stłuczek. Dobra, spokojnie. Spokojnie, bez takich. Dojedziemy tam i dostaniemy hajsik. Taki nieduży, ale zawsze będzie hajsikiem. Spokojnie, pięknie, pięknie, pięknie. O kurde. Kurczę, pięknie. Teraz dojedziemy. Dobra. Chyba im większe stłuczki, tym mniejsza wypłata, nie? Nie wiem, kurde, wali mnie to. Mhm. Spoko. Maroko. O, jesteśmy już na miejscu. Pięknie. A, wiedziałem, żeśmy dostali mniej, bo że było trochę stłuczek. Spoczko. Miło. Mamy plus u Romana. Dobra, dzięki. Jedziemy teraz do Faustina. Trochę popracowaliśmy dla Romana. Trochę. Tak. Teraz trzeba wziąć się do innej roboty. Dobra, pięknie. Wali mnie to, że są stłuczki. Tak, dobrze. O, jeszcze tak 17 minut nagrywamy. Jeszcze tak 13 minut, jak zdążę się zmieścić w tym czasie. Ale jedziemy do Faustina. Pięknie, teraz się rozpędzamy. To szybko. Szybko. Mimo tego, że są jakieś drobne lagi. Ale trzeba jechać szybko i sprawnie. O tak! Kurde. Ło! Co ja robię? Jakie fiksy? Przynajmniej nie, było, nie doszło do wypadku. Byłoby gorzej. Znacznie. Nie, 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 nie! Ojdź, przepraszam. Przynajmniej się uchroniłem od poważnej stłuczki. Już niedaleko, niedaleko. I będzie git. O kurde. Drzwi mi odpadły. Serio? Te. Przednie drzwi mi odpadły. Szkoda. Dobra. Jedziemy już tutaj. Ups, przepraszam. Przepraszam najmocniej. Nie chciałem. Dobra. Jebut. Sorki. Dobra, już jesteśmy prawie na miejscu. Przepraszam. O, nie zabiłem go na szczęście. Dobra. I mamy następną misję. Turbulence. Co? Na pewno turbulence? Myślałem, że turbulencja. Dobra, czekamy, czekamy. Czekamy. Dzień dobry. Hello. Is Mikhail phone? No, he's out. O kurde. Okay. Should I wait outside? No, no, come in. Oh, thank you. Miła kobieta. W końcu nie ma rozmowy z pijakiem. O. Sit down.
Herbatki się napijemy. You want some tea? Sure. Mikhail doesn't let me use this anymore. Says it makes us look like barbarians, uncivilized, like immigrants. Oh yeah? I know what you're thinking. It is a bit funny coming from him. He did not used to be like this. When we were young, at home, kurde. He was beautiful. He was happy. He made me happy. Ale... But then something changed, years ago. I never quite knew what it was. So many kurde. Years I wondered what it was, or what was wrong with me. That I did not see it in him. Or... changed him. Ty. Life is complicated. I never thought I'd live like this. No? When the war came, I did bad things. After the war, I thought nothing but bad things. I killed people, smuggled people, sold people. And you don't worry about your soul? Ani trochę. After you walk into a village, and you see 50 children, all sitting neatly in a row against the church wall, each with their throats cut and their hands chopped off. Kurde. You realize that the creature that could do this doesn't have a soul. God is very complicated. You mustn't give up hope. Well, I don't know about that. Dzień dobry. Privet, Lena. Privet, Ma. What is that? I tell you one thing and you ignore me! You stupid bitch! Nico Bellic, baby. Kurde. Już znowu płacz. You too. What did you want? I want you to teach people. To listen to me. You want him to get us the money! Fuck the money. Mikhail, please, calm down. We're already in a lot of trouble. I don't know if I can smooth things over with Petrovic. Fuck him and fuck you. Who are you, my daddy? Get the fuck out of my house. Mikhail! Get out! Kurde. So, what do you want? This prig who owes me money owns a garage in Chase Point. Kurde. I want you to pick to up nie fajnie. And take it to him. Call me when you get to the truck. Dobra. It's a short car on Montauk Avenue. Go. Get out of here. Kurde. Nie najlepiej z nim jest. Wygląda źle i to bardzo. Znaleźć ciężarówkę. Do fabryki jedziemy. Dobra. Nie ma sprawy. Jak najbardziej pojedziemy tam. O Jezu, ale się porobiło. Kolejna awantura. O, jeden głupi dzban. O kurde. Nie! Nie! Dobrze. Pięknie, jak w San Andreasie. San Andreasie, a nie w San Andreasie. Co, ktoś do mnie dzwonił? Dobra, jedziemy sobie dalej na luzie. Bez obawy żadnej. O. Kurde. Strana policja. Znowu. Shit. Shit. Dobra, uciekaj. Uciekamy od gliny. Uciekamy. Uciekamy stąd. Spokojnie. Dobra. Już im uciekłem właściwie. Sorry. 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 Bardzo sorry. Nie chciałem tego zrobić. Teraz trzeba minąć te samochody. O kurde. Dobra. Jesteśmy już tu na miejscu. Wsiąść do ciężarówki. Dobra. Na środku ulicy zostawię ten pojazd i bierzemy ciężarówkę. Tylko potem zostanę bez pojazdu. To jestem tego świadomy. Dobra.
Nas dzwoni. Mr. Faustin, I have the Faustin. Truck. Drive it over to the garage on the corner of Guantanamo and Windmill. Park. Dobra. Sure. What am I delivering? When it's inside, trigger the explosives. Ładunki? Blow up good. O kurde. Drive over. Cholera. Dobra. What the fuck? Calculating. Cholera. No to jesteśmy w trybie zagrożenia. Trzeba jechać tak ostrożnie, żeby nic nie walnąć, nic nie gruchnąć, bo naprawdę możemy dojść do takiego boom. No wiecie, że się posypiemy na kawałki. Na drobny pył. Dlatego trzeba z rozwagą i ostrożnością jechać. Przynajmniej teraz jest więcej FPS-ów. Dobra, spokojnie, 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 nic nie walni. Nic nie walni, Niko, tylko jedź spokojnie. O to cię tylko proszę, o nic więcej. Dobra. Co? Przez most? Kurczę, będzie, trzeba będzie zapłacić za przejazd. To nieuniknione. Kurde. To ja wiem, gdzie my jedziemy, kurczę. No to ładnie. Teraz trzeba naprawdę ostrożnie. Chyba po tej misji zakończymy odcinek, bo to będzie długie dosyć. Przejazd. Dobra, ostrożnie. Chcę jechać wolno, bez żadnych takich jaj i wypadków. A może sobie tak podjadę. Dziękuję. Dobra. Okej. Zapłacimy za przejazd. Dobra, jedź sobie. Dobra. Spoczy, spoczy. Okej. Pięknie. I 5 dolców zapłacone. Możemy jechać spokojnie z tym ładunkiem. Kurde. Już się boję, czy ja tego przypadkiem nie zawalę. Ale jeżeli będę spokojny, to teraz. Nie teraz. Chyba jesteś. He's out of control. Anyway, I'm sorry, but if I get drunk with you and then drive this thing, I'll definitely blow myself up. Yeah. I'll catch you later, cousin. Kurde. Ja pieprzę. Wiedziałem, że on zadzwoni wcześniej czy później. O Boże, Boże, Boże. My tu mamy, kurczę, wysadzić jakieś ładunki, kiedy Roman chce nas namówić na chlanie. To jest nienormalne według mnie. Dobra. Jakoś muszę wycofać. O, pięknie. Pięknie. Teraz tutaj. Widzicie? To jest takie fajne jeżdżenie pojazdem. Takim ciężarowym. Sprawia aż przyjemność jeżdżenia takim pojazdem. Dobra, jesteśmy. Zaparkuj ciężarówkę w garażu. Wewnątrz garażu. Dobra. Trzeba odbezpieczyć. Fuck, spieprzać! Spieprzać, spieprzać. To najważniejsze. A ja to pamiętam, pamiętam to. O, w mordę! Ale się auto wysadziło. O, w mordę, jeżę. No to nie fajna sytuacja. Dostań się. Dobra, uciekamy stąd. To jest najważniejsze. Dobra. Spieprzyliśmy. Spieprzyliśmy. Dobra! Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować. Myślę, że wam się podobał ten dziś wybuchowy odcinek. O, jeszcze wysłuchamy sobie rozmowy telefonicznej. But don't pull that shit on me again. Maybe I don't want to drive around while sitting on an atom bomb. I thought you were the ice cold killer. I thought nothing scares you, man. Pussy. Hasn't anyone got any balls? You and Dimitri, you'd be nothing without me. Nothing. This is how you treat me? Dobra. Żegnam się tutaj już z wami. Trzymajcie się. Na razie. Do następnego odcinka.